Cześć wam, dzisiaj jest wizualnie ta gra, to jest Guild Wars 2, hehe, haha, o dziwo, troszkę smuteczek. Tym razem wyjątkowo jest bez kiny. Może uda mi się kinę namówić jeszcze na granie w Guild Warsa 2. Nie, żartowałem, nie uda mi się, dlatego że sam nie zamierzam Guild Warsa 2 grać. Dlatego, że Guild Wars 2 się skiepścił troszeczkę nawet bardzo. I... no smutno jest mi wracać do tej gry, o, szczerze powiedziawszy tak. Miałem taki plan, żeby nagrywać z Guild Warsa 2 dalej Afking in Ore z założeniem, że będę się nabijał, że będę robił sobie nieśmieszne, smutne, wredne żarty z twórców z ArenaNet, ale po prostu boli mnie ładowanie się do tej gry i patrzenie na to, co się z nią dzieje. Ale może po kolei, bo mamy parę rzeczy do ogarnięcia, jest okres świąteczny w Guild Warsie 2, jeszcze chyba jest. I może zaraz się kopniemy do miasta, żeby pokazać parę rzeczy tak w klimacie świątecznym, jakąś tam choinkę, coś, bo z tego co wiem nawet nie czytałem update'ów, nie czytałem notek z patcha, więc nie wiem dokładnie, ale wydaje mi się, że nie ma nic nowego, oryginalnego w te święta, że wszystko jest kopii w klej z zeszłego roku i sprzed 2 lat, z drobną różnicą taką, że są nowe nagrody za to samo. Nie to, żeby to było coś strasznego, że po prostu robią kopiuj w klej, bo troszkę inaczej ja to odbieram niż Halloween, bo pierwsze Halloween, jakie było w 2012, było genialne! Było najlepszym eventem Halloweenowym, jaki widziałem w jakiejkolwiek grze. W 2013 Halloweenowy event był jednym z gorszych eventów, jakie w życiu widziałem, i tegoroczny był kopiuj wklej z 2013, więc był świetny, potem był beznadziejny i skopiowali beznadziejny. Po raz drugi, bo czemu by nie? A ze świętami, ludziom się święta podobały, mi za bardzo do gustu nie podeszły, za bardzo nie w klimacie świąt i nie w klimacie świąt Guild Warsowych były. O, za bardzo asuriańsko hip-hop, nie, hip bez hop, były takie, że mi się nie podobały aż tak bardzo, ale nie były jakieś wybitnie złe. Święta 2013, o ile dobrze pamiętam, były też kopiuj w klej tego, co było 2012, więc tam jakieś drobne poprawki, coś tam dodali, więc jeżeli teraz jest znowu kopiuj w klej tego, co było wcześniej, to i aż tak bardzo mi nie przeszkadza jak kopiuj w klej z Halloween. Kopiuj w klej. Jeszcze raz powiem kopiuj w klej i mi niech odpadnie. Zaczniemy od anegdoty czy od zmian, bo nastąpiło parę bardzo nieprzyjemnych zmian w Guild Warsie. Może najpierw zaczniemy od zmian. W momencie, kiedy Guild Wars 2 wychodził, to była gra, która szła się klepać z najmocniejszymi w gatunku. Anet wytarło podłogę Star Wars The Old Republic. Po prostu ze Star Warsów nie było co zbierać. Jedynym plusem w porównaniu do Guild Warsa było to, że Star Wars The Old Republic naprawdę miał lepszą fabułę, z czym trudno dyskutować i znacznie lepiej ta fabuła była przedstawiona. Narracja w Torze, to zabrzmiało jak Thor, Star Wars The Old Republic, narracja bije na łeb jakąkolwiek formę narracji z Guild Warsa, biorąc pod uwagę, wliczając w to nawet późniejsze rzeczy, które Guild Wars zrobił, czyli w sezon 1 i sezon 2 Living Story. No dobra, za sezon 2 nie będę się wypowiadał, bo nie do końca obczaiłem, no ale z tego co obczaiłem, wciąż The Old Republic gniecie, bije i morduje Guild Warsa pod względem właśnie narracji i fabuły. Narracji tejże fabuły. No. Ale w pozostałych elementach Guild Wars był o tyle lepszą grą, po części wciąż jest, że trudno było jakieś plusy Star Warsa wyciągnąć. To samo stało się z Riftem, to samo się stało z... co tam jeszcze było z tych popularnych gier? Z Aionem. Mnóstwo gier, które były uważane za świetne, za te będące krok za World of Warcraft. Te gry zostały... po co ja robię kółko? Te gry zostały po prostu przez Guild Warsa 2 zmiażdżone, sprofanowane. I to była liga, z którą się mierzył Guild Wars wtedy. Z WoWem oczywiście sobie nie dał rady, to nie był WoW Killer, nie oszukujmy się, nie będzie czegoś takiego jak WoW Killera nigdy prawdopodobnie, no ale dobra, chyba że będzie Minecraft Online i wszystkim. O, League of Legends w Minecrafcie Online, wtedy wygrają. O, bałwany można lepić, zobaczmy jak wygląda lepienie bałwanów w tym sezonie. No, niezbyt, dobra, nie przekonaj mnie, ale rzucę w koleżankę. No, nie mogę rzucić w koleżankę, dobra, zbędę się śnieżki. No bo on jest fajny. I to było widać, to była gra, która była robiona, to się po angielsku nazywa AAA, nie wiem jaki jest polski odpowiednik, ta z wyższej półki, że celowano w gry najmocniejsze z gatunku. Coś nowego, nawet nie wiem co to jest, Accuracy, JNX, Precision, jakieś nowe bajerki, nieważne. Aż tak mnie to nie interesuje. I to było widać na każdym kroku. Wszystko było dopieszczone poza fabułą i tak się sprawa miała aż do momentu, kiedy zaczęto pompować Living Story, które jest nieudane i które zaczęło odchodzić od tego dopieszczenia maksymalnego. Tu się pojawił problem, że do Guild Warsa 2 dochodzi strasznie mało kontentu. To jest też problem, który sprawił, że przestałem w tą grę grać, bo nie ma co tutaj robić absolutnie po 2 latach. W przeciwieństwie do tego, co ekipa odpowiedzialna za promowanie Guild Warsa 2, PR-owcy twierdzą, że dodają za friko graczom zawartość całego dodatku, tak naprawdę po 2 latach od premiery niewiele się zmieniło. Zmiany są czysto takie teoretyczne. Ale jedna ze zmian, które, może zanim do niej przejdę, klucze bardzo, ja wiem, klucze. Tak, większość zmian, które następowała, które wprowadzano, mi się kojarzyły z tym, że Guild Wars 2 odchodzi od konkurowania z najmocniejszymi w gatunku, czyli z Riftem, z Aionem, ze Star Wars The Old Republic i przechodzi do konkurowania z grami free to play. Bo mają tego typu zagrania, które mają odciągać graczy przyzwyczajonych do grania w gry free to play, a nie właśnie te AAA. I ostatnia zmiana jakby przypieczętowała to już tak absolutnie wizualnie, że tak, łapiemy ten typ graczy nas interesuje. Nie hardkorowcy, którzy wejdą w ten świat, którzy się zainteresują fabułą, którym się podoba świat. Hardkorowców mamy głęboko w dupie. Po 2 latach nie ma dla nich absolutnie nic. Ale casualowi gracze, którzy chcą dostawać nagrody za samo zalogowanie się, o, to jest nasz target. Jak macie takie gierki, które są z definicji free to play, jak na przykład Marvel Heroes 2015, który mi się bardzo podoba, to jest bardzo fajna gierka, ale to jest gierka, która daje graczom nagrodę za samo zalogowanie się do gry. I na przykład jak mam dzień, w którym mam mało czasu i wiem, że nie będę miał czasu na granie, to wstając rano, robiąc sobie kawę, żeby wypić przed wyjściem, przed uskutecznianiem życia w moim życiu, odpalam sobie parę, tam nie wiem, Facebooka, żeby przeczytać wpisy i w tle odpalam sobie Marvel Heroes 2015 po to, żeby zaliczyło mi daily, żebym dostał nagrodę za zalogowanie się. Ja wyłączam grę i w ogóle w nią nie gram. To jest coś, co dostaję i tak gra jest zaprojektowana, o to chodzi. Żeby namawiać graczy, dając im nagrody za sam fakt, że zaszczycili tą grę swoją obecnością, że chcieli się zalogować. To stoi w sprzeczności do takich gier jak na przykład World of Warcraft, gdzie gracze chcą się logować, więc samo wejście nie powinno nic im dawać. Na wejście powinniśmy dać im wyzwania, które jak pokonają, to będą się z tym czuli lepiej, że im się udało. I to też sprawi, że będą bardziej wkręceni w świat, bo nie ma, że dostają cokolwiek na talerzu, na wszystko muszą zapracować. Co prawda World of Warcraft już nie jest tak hardkorowy jak kiedyś. The Secret World, w którego ostatnio gram, jest tak hardkorowy i tam właśnie na wszystko trzeba zapracować. I co się stało w Guild Warsie? W Guild Warsie było coś takiego jak Daily. Daily było od samego początku, bodajże od bety nawet, o ile dobrze pamiętam. I Daily było zrobione tak kompletnie bez wyobraźni, ale... Czy oni tak jechali teraz po śniegu? To daily było zrobione kompletnie bez wyobraźni, ale spełniało swoje zadanie. Gracz się logował codziennie, miał listę rzeczy do wykonania i było fajnie. Nie było jakichś szaleństw, nie było to jakieś strasznie porywające, to była po prostu lista rzeczy do odhaczenia, żeby dostać nagrodę za zalogowanie się. I było wielce zapowiadane, wielce ważne, wielce wymagające od graczy zmiana właśnie daily. Całe daily miało być przebudowane. I co teraz widzimy? Daily jest nowe, owszem, jest nowa lista i tu się świeci od zalogowania, bo zaraz po zalogowaniu się odpaliłem nagrywanie. Świeci mi się skrzyneczka, którą ja kliknę, dostaję Login Reward Day 5. Tak, próbowałem 3 razy nagrać tego vloga i się nie udało, a raz logowałem się, żeby sprawdzić, jak to wygląda. Więc dlatego jestem 5 razy zalogowany od momentu, kiedy weszło nowe daily. I mamy listę rzeczy do wykonania, która z jednej strony jest fajna, bo jest bardziej przemyślana niż stara lista. Z drugiej strony jej minusem stanowczo, jej minusem jest to, że daje strasznie małe pole manewru. Wcześniej daily można było zrobić na 100 sposobów, jak kogoś nie interesował Mystic Forger, czyli toaleta, do której się wrzuca krab. To nie musiał tego nigdy robić. Nawet jak było na liście, mógł to ominąć. Teraz, żeby to zrobić, to praktycznie trzeba odhaczyć. Zawsze są rzeczy. Teraz na liście jest tak. Mystic Forger, który mi się nie podoba. Daily Shiver Peaks Miner, czyli jeżeli ktoś nie lubi kopać kamyczków, to go będzie wkurzało, ale mi to nie przeszkadza. Ale musiałby pójść konkretnie do tych lokacji w Shiver Peakach i tam kuć, bo jest Daily Shiver Peaks Miner. Czyli są dwie rzeczy, które są dość kontrowersyjne i ludziom mogą się nie podobać w daily. Przynajmniej mi się nie podoba 2, 1 jest. Co tam jest dalej? Timberline Falls Event Completer, czyli muszę iść do Timberline Falls, robić eventy. To jest fajne z perspektywy twórców, z perspektywy graczy jest... Z perspektywy twórców jest fajne, dlatego że sporo osób się pojawi w Timberline Falls i gracze będą mieli Falls nieprawdziwe wrażenie, że jest bardzo dużo graczy na serwerze. Jest bardzo dużo graczy na serwerze w jednym miejscu. Ogólnie populacja moim zdaniem w tej grze jest coraz słabsza. No ale okej. I Daily Inquest Golem 2 to jest event, którego nigdy nie lubiłem robić. To jest jeden ze światowych bossów i jakoś nie... Czyli raz, dwa, trzy, cztery. Dwie rzeczy mi się nie podobają. Jedna rzecz jest tak, a tu mi się po prostu nie chce iść. Daily PvP całkowicie omijam i Daily VVV bym musiał luknąć. No ogólnie mam wrażenie, że jest strasznie bardziej zawężony wachlarz możliwości dany graczom w porównaniu do tego, co było do tej pory. Z jednej strony zmiana jest, fajnie, że jest, ale z drugiej strony to jest kolejna zmiana, która pokazuje, że Guild Wars będzie, że teraz już konkuruje i będzie w przyszłości konkurował z koreańskimi, seryjnie produkowanymi grami free-to-play i to jest jakby target ten graczy. Będą uderzali do tych samych graczy, a to nie są gracze, którzy... doceniają ten typ rozgrywki, który ja doceniam. To nie są gracze, którzy, tak mówiąc ogólnikowo, bo oczywiście nikogo, nie to, że tu obrażać tym stwierdzeniem, bo to nie ma co obrażać, to nie jest obraźliwe, ale nie wydaje mi się, żeby ci gracze doceniali to, co ja doceniam w grach, bo gdyby tak było, to by grali w inne gry. Więc jeżeli Guild Wars zmienia target, w który celuje i zaczyna celować do graczy tych free-to-play MMO koreańskich, to oznacza, że też będzie content coraz bardziej do nich dostosowany. Już jest w 100% do nich dostosowany. Więc jakby nie mam co liczyć na to, że dostanę w tej grze w update'ach coś, co mi się będzie podobało. Więc tym bardziej w Guild Warsa w najbliższych miesiącach, latach grać nie zamierzam. Pomimo tego, że coraz głośniej chodzą ploty o tym, że ma być dodatek, że gracze już tak bardzo domagają się dodatku, tak bardzo brakuje graczom kontentu, że ArenaNet NCSoft wymusił na ArenaNet fakt to, żeby zaczęli tworzyć dodatek. No ale jak to lubię. Jakoś mnie to nie wzrusza, nawet jak wyjdzie dodatek, to w niego nie zainwestuję niezbyt. O, bag of crafting materials. Coraz więcej jakiegoś takiego dropu. To jest problem, bo crafting w Guild Warsie jest siajowy. To jest jedna z 3 największych wad tej gry moim zdaniem. I oni go cały czas ułatwiają, bo spaprali... Znaczy, crafting ze swojej definicji jest beznadziejny w tej grze. On jest po prostu nudny i był absolutnie nieprzydatny do momentu, w którym... Okej. Dobra, nie można wychodzić. robisz. Nie. I wejduj, i wejduj. Okej. Mogę wypić tego browca? Już, tak. Tada! Skill pointa złapałem. I crafting był beznadziejny, bezużyteczny. Ludzie go robili tylko po to, żeby wbić achievementy, bo za to jest... Dajcie mi tu achievementy. Achievementy, general. To było? Czy nie to było? Gdzie był crafting? Competitive? Nie. Chociaż crafting mógłby być w competitive. Coś tu namieszali, coś jest inaczej niż było. A, teraz jest w tradesmanie. I tylko po to, żeby wbić achievementa. Nawet nie mam niczego na 500 wbitego, więc... ludzie robili crafting po to, żeby wbić achievement. I zapomnieć, że istnieje, bo crafting w tej grze, pomijając, że sam w sobie jest skonstruowany beznadziejnie, to jeszcze jest bezużyteczny, bo nic poza cookingiem absolutnie do niczego się nie przydawało, do momentu aż nie wprowadzili broni Ascender, czyli nowego tira rzeczy, który da się zdobyć z bardzo małego dropu z różnych dziwnych lokacji, a drugą opcją jest wymaksowany crafting. I bardzo dużo grindu. Czemu postać tak powoli biega? Dobra, nieważne. Strasznie mam wrażenie, że on wolno biegnie. Ale przecież jestem daleko poza zasięgiem tych mobów. Powinienem wyjść z walki. Okej. No i teraz crafting przydaje się tylko, to jest taki wrzut na dupie, który trzeba przejść, dobić do maksymalnego poziomu, żeby móc stworzyć przedmioty bardzo przydatne. I gdyby to była jakakolwiek inna gra, nie wiem, World of Warcraft, czy Rift, czy nie wiem, czy Rift ma, dobra, nigdy się nie bawiłem w crafting w Rifcie, więc o Rifcie nie będę mówił, ale Star Wars The Old Republic, jakakolwiek inna gierka, to by było tak, że ten najlepszy, że crafting ma sens dlatego, że można to potem sprzedawać i to jest przydatne. A w Guild Warsie to jest nieprzydatne, pomijając ostatni tir, który tworzy najlepsze przedmioty, które z chęcią byśmy kupili, żeby uniknąć craftingu, ale one są character bound i nie możemy ich sprzedać, więc one są tylko dla nas. Account bound, nie character bound, są przywiązane do konta. Co oznacza, że jeżeli chcemy mieć najlepszy sprzęt w grze, musimy zrobić ten crafting. Grajcie tak jak lubicie! To było hasło reklamowe tej gry. Jeżeli nie lubicie craftingu, nigdy w życiu nie będziecie musieli tego craftingu robić. Wszystko w tej grze jest dostępne poza craftingiem. Jeżeli lubicie crafting, nie będziecie musieli nigdy biegać na dungi, bo wszystko, co z dungów da się zdobyć, jest dostępne przez crafting i tak dalej, i tak dalej. I nagle się okazuje, że to jest nieprawda. Demet, zrąbali tą grę i to strasznie. No i pomijając właśnie już tą całą kwestię, przejdźmy do rzeczy. Czemu ja dostaję teraz cały czas expa za coś, gdzie mnie nie ma? Jestem w walce, to znaczy pomijając to, co teraz, jestem w walce z mobami, które są tutaj, w jaskini, z której ja wyszedłem, uciekłem i przebiegłem ten kawałek. One przed wyjściem z jaskini już powinny być poza moim agro. Come on! Dobra, i wracając teraz już do... Znowu exp za jakiegoś moba tam chyba. Okej, fajnie, super. Serio? Czy ja tam... Nie, ja tam nie zostawiłem żadnych tych. Zostawiłem tam Tumpera, który cały czas łapie agro. Z takiej odległości. Zrąbali, wcześniej tak nie było. On wychodził poza mój zasięg. Też, tak jak moby. Dobra, wracając. Teraz taka drobna anegdotka, która sprawiła, że po prostu straciłem wszelką ochotę na grę. Po prostu sparzyłem się tak jakby z Guild Warsem. Jako że od dłuższego czasu nie grałem, nie zmieniało to faktu, że wciąż byłem zainteresowany grą. To jest jednak świat, który bardzo lubię i nawet jak w Guild Warsa nie gram, to zaglądam na forum, żeby wiedzieć, co jest grane, co w trawie piszczy, na co można liczyć, czy spoglądać na tą grę z zainteresowaniem, że może do niej wrócę, bo zapowiada się jakiś update, który może mi się podobać. No, po prostu trzymam rękę na pulsie. I na forum może nie jestem jakoś wybitnie aktywny, ale na forum jest coś takiego, co pewnie znacie z każdej innej gry. Coś, co się nazywa White Knights, czyli biali rycerze. To są goście, którzy nie przyjmują i nie tolerują żadnej krytyki na temat swojej ukochanej gry w swojej obecności, czyli Każdy komentarz, który pojeżdża grę, jest automatycznie rzeczą, którą oni muszą zwalczyć. I Guild Wars ma kilku tych swoich takich White Knightów bardzo irytujących, do tego za moment. Problem z tymi White Knightami jest taki, że to bardzo często kończy się tak, że dopierdzielają się nawet do konstruktywnej krytyki. Ktoś znajdzie jakiś błąd, tak jak ja, i zgłoszę go nie przez to zgłaszanie in-game, tylko gdzieś to tam było, nie? Support. Jest report bug. Ale wchodzę na forum, żeby się dowiedzieć, czy na pewno takie coś jest błędem, bo moim zdaniem jest błędem, to zaraz będę wyzywany od idiotów, którzy niepoprawnie piszą po angielsku. To nie jest mój rodzimy język. Nie znam aż tak perfekt angielskiego. Znam w stopniu, że jestem w stanie się łatwo porozumieć, a nie ten. No i ogólnie z tymi White Knightami jest ten problem, że oni są... zwalczają nie troli, czym powinni się jakby White Knights z definicji zajmować, tylko zwalczają jakąkolwiek krytykę, szczególnie konstruktywną, szczególnie sensowną krytykę gry. Więc zamiast gra zyskiwać na tym, traci, no bo ludzie wdają się w wojenki zamiast szukać rozwiązań problemów albo sugerować twórcom, w jaki fajny sposób mogliby rozwiązać jakąś zgryzotę z tej gry. I o dwóch gościach, których ników wymieniał nie będę, ale jeżeli wejdziecie na forum, to od razu się natkniecie, bo nie są w każdym artykule, oni są cały czas online, są w każdym artykule, wypowiadają się, w każdym poście właściwie. I jest ich tam bardzo, bardzo tłoczna, jest ich tylko dwóch i chodzą o nich plotki, takie spekulacje o, że oni są zatrudnieni przez ArenaNet, żeby... debunk, jak będzie debunk. Żeby właśnie zjeżdżać jakąkolwiek krytykę, żeby odciągać uwagę od tego, o czym są oryginalnie posty. Traktowałem to jako teorię spisku, ale tak z drugiej ręki jakby udało mi się to poniekąd potwierdzić we własnym zakresie. Nie mówię, że mam rację i że mam pewność, ale mi się wydaje, że to nie jest spekulacja jako taka, to znaczy, że ta spekulacja jest prawdziwą spekulacją. O. Sytuacja była taka, że... wchodzę na wątek, który roztrząsał problem. Człowiek opisał bodajże historię tego, jak odchodzi od Guild Warsa, gra w inne gry, wraca do Guild Warsa, bo tu nie ma subskrypcji, więc bardzo łatwo jest wrócić do Guild Warsa. To nie jest tak, że musi, nie wiem, zabulić czy coś sprawdzić. No ogólnie jest zainstalowana na dysku, paczuje, wraca i gra, więc fajnie jest, nie? I coraz trudniej po tych wszystkich update'ach mu jest wracać, bo gierka nie reprezentuje sobą niczego lepszego po tych parunastu miesiącach, jak go nie było. Nie oferuje niczego nowego i jest upraszczana, jest coraz głupsza i są wprowadzane zmiany, które mu się nie podobają. To jest kwestia prywatna oczywiście, to jest jego opinia, nie każdy się z tym musi zgadzać. I no ogólnie roztrząsał ten problem, jak on to widzi i że mu się to nie podoba, troszkę bólu dupki było, troszkę było sensownych komentarzy i ogólnie ci goście zaczęli go zjeżdżać i to tak bardzo niegrzecznie zjeżdżać, wkładać mu w usta stwierdzenia, których nie powiedział, które można by podpisać, bo jak ktoś mówi, że na przykład nic się w grze nie rozwija, jest cały czas ten sam sprzęt. Guild Wars 2 się sprzedawał świetnie, dlatego że tu nie ma czegoś, co się zwie Gear Trademill, czyli nie ma, że co parę miesięcy wprowadzamy kolejny, nowy, lepszy tir broni. Jest cały czas to samo, więc jak mówi, że nie ma nowych broni, to można to poczytać jako, że nie ma nowych skilli w broniach, nie da się odblokować nowych umiejętności, nie ma na przykład nowych skinów broni, albo nie ma nowych tirów broni. I oni oczywiście rzucili się na to ostatnie, wciskając, że on to niby powiedział i się do niego dopierniczając. Na co ja zastosowałem taką dość wredną technikę, zacytowałem tego gościa z innych wątków, gdzie się wypowiadał, czepiając się ludzi, że właśnie robią coś takiego, że wciskają coś w cudze usta, że jest coś takiego jak royal we w angielskim, jak się mówi, że nam się nie podoba. Zazwyczaj ma się na myśli, że mi się nie podoba to, plus prawdopodobnie gdzieś tam może są ludzie, którzy podzielają moje zdanie, więc użyję liczby mnogiej, żeby to brzmiało lepiej. I to jest coś, do czego się bardzo czepiają na różnych forach, a na forum Guild Warsa w porównaniu do forum Star Wars The Old Republic, do forum The Secret World i tak dalej, Bardzo mocno to widać na forum Guild Warsa 2. Na innych forach też jest, ale nie aż tak bardzo. Nie? I kolej zaczął pisać w tej liczbie mnogiej, a on się zazwyczaj dopierdziela do tego, że ludzie piszą w liczbie mnogiej, kiedy nie mają prawa do wypowiadania się za innych ze swoją opinią. Więc mu zacytowałem jego wypowiedzi z innych wątków, całkowicie zjeżdżając go do parteru. I w tym momencie moje konto zostało zablokowane na kilkadziesiąt godzin, nie pamiętam ile to było, 24, 20, 25, jakoś tak. Moje konto na forum i moje konto w grze. I teraz spekulacja na temat tego, czy koleś pracuje dla Anet, czy nie, bo on oficjalnie się wypowiada, że nie pracuje, nie ma żadnej styczności. Tekst, który napisałem, to była ściana tekstu. Minimum 20-30 sekund na przeczytanie tego, jak ktoś dobrze zna angielski. Plus trzeba jeszcze nacisnąć przycisk, zgłoś, oznaczyć za co zgłosić i najlepiej jeszcze pisać co. Potem musi to odebrać ktoś z ArenaNet, ktoś zajmujący się forum, chyba że mają najgłupszy sposób rozwiązywania takich problemów, czyli bot automatycznie kasuje posty i banuje ludzi. Co jest niemożliwe, bo to było moje pierwsze przewinienie. Pierwszy raz zostałem zgłoszony w ogóle na forum, więc nie mogłem dostać bana nawet godzinowego czy coś, no bo to było moje pierwsze przewinienie. Post poszedłby do skasowania i tyle. Ja zostałem skasowany, mój post został skasowany i ja zostałem zablokowany na forum i w grze na te kilkadziesiąt godzin. Po 35 czy tam 6 sekundach od zamieszczenia tego pościgu, tej odpowiedzi. Bo mam dokładnie na forum datę zamieszczenia posta i datę skasowania posta i datę blokady. W privie dostałem informację od forum, nie? Że mój post o tej i o tej godzinie jest skasowany, mój post, który o tej i o tej godzinie został zamieszczony, czyli mam datę zamieszczenia, mam datę skasowania, to jest ta sama minuta, tylko sekundy później i datę blokady narzuconej na mnie, która jest dokładnie taka sama jak data skasowania posta. To oznacza tyle, że albo koleś ma takie znajomości, że zaczął czytać, wkurzył się, napisał do kumpla, który od razu mnie skasował i zbanował, albo on ma uprawnienia, do czego się nigdy nie przyznaje i udaje, że tych uprawnień nie posiada i to zrobił sam po prostu z automatu, bo wydaje mi się, że nie zdążyłby przeczytać, zgłosić i nawet to by było za mało czasu. Więc prawdopodobnie nie doczytał posta do końca, tylko sam fakt, że udowodniłem mu na jego przykładzie, że jest dwulicowym drabem, który bardzo manipuluje odbiorcami, korzystając z tego, że odbiorcy niekoniecznie są bardzo w temacie. I to dla mnie było bardzo nieprzyjemne. Tak go to musiało wkurzyć, że po prostu dostałem bana. W tym momencie zacząłem się śmiać i stwierdziłem, że mam do czynienia z jakimiś dzieciakami, a nie z dorosłymi ludźmi, bo wojenki na forum, wojenkami na forum, ale są pewne granice, nie? No, każdy z nas miał styczność, że był wkurzony, bo go pojechano na forum i tak, pojechałem sam kogoś, więc czuję się z tym lepiej, mogę gdzieś spać spokojnie, tego typu rzeczy, ale w momencie jak nagle skasowanie posta, takie, że i ban w grze za to, że nie łamiąc żadnych zasad wytknąłem mu manipulację, to w tym momencie było takie dość przykre dla mnie. To jest gra, w której bardzo wierzyłem, w momencie nawet jak już podchodziła część oryginalnego składu drużyny ArenaNet. No i ogólnie teraz mi jest bardzo przykro, że namawiałem ludzi do kupowania tej gry, bo to jest ostatnia rzecz, na którą bym teraz kogokolwiek namawiał. To nie jest gra, która się rozwija w dobrym kierunku. To wciąż jest bardzo dobra gra, jeżeli traktować ją jako single player experience, jako doświadczenie dla graczy single player, oczywiście z połączeniem internetowym. Jeżeli ktoś to chce traktować jako MMO, jako grę, w której będzie prowadził swoje życie, siadał ze znajomymi na tesie, ze słuchawkami i w tym świecie funkcjonował, to nie jest ten typ gry. Ta gra się nie rozwija. Minęły 2 lata kontentu, 30 minut piknęło. To nie jest gra, to nie jest gra. Co ja mówiłem? Aha, kontentu w tej grze jest brak po 2 latach. Większość kontentu, który został dodany, został też usunięty tylko drugie Living Story. Drugie Living Story, tak, dobrze mówię. Drugie Living Story jest powtarzalne, więc to jest coś, co można zobaczyć. Widzicie Living Story sezon 2. Sezonu pierwszego nie ma, czyli My Story jest raz do wykonania i do zapomnienia. Cała reszta kontentu, tak jak dungi, mapy, po których można biegać, to jest oczywiście powtarzalne. I Living Story sezon drugi jest powtarzalny, czyli niepowtarzalne, oryginalne story, ale możemy stworzyć kolejną postać, żeby przejść. Nie Living Story, oryginalne My Story, które możemy przejść i stworzyć kolejną postać, żeby przejść jeszcze raz. Oryginalne pierwsze Living Story, które jak ktoś przeszedł, to fajnie, jak ktoś nie przeszedł, to nie ma nawet do tego dostępu. I drugi Living Story, Living World, zmienili nawet nazwę, bo kapnęli się, że tam mało historii jest. I drugi sezon Living World, którego można popykać, więc to jest jedyny content, który permanentnie jako taki doszedł, poza jakimiś mniejszymi zmianami, jak zmienili Tequatla, który był wcześniej, ale teraz jest inny niż był wcześniej, więc to jest nowa rzecz. Coś jeszcze z nowych rzeczy? Jedna nowa ścieżka Dunga, zamiast jednej starej ścieżki usuniętej Dunga, czyli coś nowego się pojawiło zamiast za stare. No ogólnie kontentu jest piekielnie mało w tej grze nowego, po 2 latach, gdzie już powinien być dodatek. Normalnie w świecie MMO byłby już dodatek, taki wypasiony, wielki, z nowym kontynentem. Z nowych map od premiery wyszło tylko to tutaj. Źle. Myszka mi odbiła to. O, to małe tutaj. I tu gdzieś jest kawałek nowych map. Tak, o ile dobrze pamiętam. Tak, tu jest jedna mapa i tu jest druga mapa, które z tych nowych zostały dodane. Na jednej z nich nie byłem. Z tego, co mogę powiedzieć, one są nawet ciekawe, są ładniutkie, ale są piekielnie małe. O, zrobiłem coś do daily i teraz za każdy kawałek daily jest skrzynka z nagrodami. Więc tak, żeby nie było za mało nagród. Żeby nie było, że ktoś się poczuje, że nie ma przepakowanych plecaków. Więc jako grę single player jak najbardziej tą grę polecam. Prawie wszystko da się tutaj zrobić solo, a rzeczy, których solo nie da się zrobić, bardzo łatwo znaleźć. Puga jest takie fajne narzędzie tutaj jak... to było? Komandor. Gdzie to było? Już nawet nie pamiętam, gdzie to było. To było pod Y? Tak. O, to jest Looking for Group. Klikamy, że sobie chcemy iść na przykład na takie coś. Chcemy iść na Skolonię Catacombs, Caduceus Manor. I są do wyboru. Możemy do kogoś dołączyć, albo możemy założyć swoje i po prostu ludzie do nas dojdą i pomogą nam to zrobić. Więc absolutnie nawet nie trzeba znajomych namawiać na kupowanie tej gry, żeby się dobrze bawić w Guild Warsie. Ale jeżeli chcecie MMO, to odradzam. Jak najbardziej odradzam. Czemu ja tą grę kupiłem? Nie mogłem jej kupić The Secret Worlda, no. Dobrze, to by było w sumie na tyle. Ja Wam dziękuję za uwagę. Hej! Dobra, jesteśmy we alei i zaraz zobaczymy, jakie tu są świąteczne dekoracje, jeżeli w ogóle jakieś są. A ten popielec jest wolny. Koteczek z salickiem. Nie no, muszę wrócić do gry, żeby zaraz... Gdzie mi z tym? Mini Zuzu, Cut of Darkness. No, stanowczo. Czy to jest coś z... Zagemy? Ale to jest coś za gemy, to i tak tego sobie nie kupię, bo nie mam gemów, wyzbyłem się ze wszystkich gemów. Ale... Nie, duch mnie nie interesuje. Zabawki te same co w tamtym roku. Nawet dokładnie jakieś 3 nowe minisy albo stare minisy. Nowe te. Szaliczek. Awatar drzewa. Nie ma kotka, czyli to jest albo w inny sposób zdobywane, albo już nie ma kotka. Dobra, jakieś fajne ciuchy. Szalik. Wszystko na popielcu wygląda beznadziejnie. Chociaż to ogólnie szału nie robi. I standardowe zbroje, które były do tej pory, czyli że nic nowego, jakoś super nowego nie widzę, żeby było. No, też było w zeszłym roku. To było dodawane chyba z tymi wyprawą w tą pseudo dżunglę, czy nie wiem jak to się tam teraz nazywa. Kiedyś to była dżungla Maguma, teraz to jest Maguma, nie wiem, pustynia Maguma. Dobra, zobaczmy te choinki przed wyłączeniem nagrywania. Ale kotek jest epic, to znaczy z mordy jest paskudny, ale in-game wyglądał fajnie. Pomijając, że na mojej grafice nic nie wygląda fajnie, ale wiecie o co chodzi. Kurde, mogłoby się tu coś zmienić, to wygląda tak brzydko od miesięcy. Ale ponoć według fabuły gry minęło tylko kilkanaście dni, więc no... Wcześniej mieliśmy kilka miesięcy w jeden wieczór, kiedy wszystko zaczęli zmieniać i rozpierniczać. Bardzo wygodne manipulowanie czasem. Tylko bardzo nudne, bo to co było ciekawe trwało parę godzin, a to co jest nudne trwa od miesięcy. Nie mówcie mi, że nie ma żadnej choinki ani nic. A, bo może już się skończył event. Nie ma żadnych oznaczeń na mapie, no. Myślałem chociaż, że do nowego roku będą rzeczy. No nic, to nie będzie choinki.